Cześć wszystkim, z tej strony Arek i witam was po nie wiem jak długiej przerwie, w nie wiem którym odcinku serii Hit czy Shit. I naprawdę dawno nic nie było z tej serii i oczywiście nie mogłaby się ona odbyć bez tego oto człowieka, który chyba zapomniał skręcić, albo po prostu tak mu się autko spodobało, że jeszcze postanowił sobie pojechać kawałek dalej. Więc no, jak przyjedzie, to się przywitamy. Ja za ten czas może jeszcze pogadam. Dawno nie było odcinka z tej serii, ale wiem, że tę serię lubicie, więc taki prezent na Nowy Rok, na święta. Nie było to na Nowy Rok, przynajmniej będzie. No przyjedzie on tutaj, czy nie? Czy będzie kółka kręcił wokół tego sklepu? Tędy powinien przyjechać, skoro pojechał ze sklepu. Poczekamy na jego. Jedzie on tu gdzieś, czy nie? Nie wiem, zgubił się chyba. Tak czy siak. Seria zawsze kontrowersyjna, zawsze dzieliła widzów, ale no cóż, taka jest jej natura. Zapraszamy więc do oglądania. W końcu znalazł miejsce. Siema. Cześć. Więc tak, no oczywiście tego pana chyba nie muszę przedstawiać, ale i tak to zrobię. Driver 300, aka Suchy, aka Maćko. Witaj. Witam. No, i jak to zwykle przygotowaliśmy sobie parę modów, parę znalazł Suchy, parę znalazłem ja, także o niektórych ja mogę nie wiedzieć, o niektórych może Suchy nie wiedzieć do końca. Nie testowaliśmy ich wcześniej, oprócz tego, że no Driver sobie jedynie te Audice właśnie tutaj kupił. No to może kup drugą, kup mi jakąś. Dobra. Zawsze jak kupowałem, to teraz z tymi kup. No to co, pozwólcie, że po raz ostatni w tym roku zapraszam was na Instant Gaming, czyli sklep, gdzie znajdziecie gry i dodatki do gier w najniższych cenach. I nie tylko, bo jeszcze różne gift cardy i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, macie tutaj praktycznie wszystkie części farminga, jak i wszystkie dodatki do tych farmingów w naprawdę, naprawdę fajnych promocjach. Zresztą możecie sobie tutaj zobaczyć, nawet jeśli ktoś nigdy nie grał, proszę bardzo, w 11. No to za 18 zł możecie sobie kupić LSA 11, 15, nawet agrary tutaj są jeszcze. Więc co chcecie, to możecie sobie jeszcze tutaj ograć, posprawdzać. Link macie w opisie. Ale oczywiście, żeby nie było, że same symulatory, no to proszę bardzo, zobaczcie, że tutaj macie masę różnych gier. Spider-Man, nowy Need for Speed, FIFA i takie tam różne, dlatego zapraszam. Myślę, że tutaj wszystkich gier się nie da opisać, jest ich aż tyle, dlatego przejrzyjcie sobie ofertę. Link znajdziecie w opisie. Zapraszam. Ja ci kupię. Ty mi kup. Ja ci kupię. Dobra. Tak, on ci wezmę. Pokaż, co to jest. Policaj tutaj, proszę bardzo. Policyjna. Ogólnie wejdź sobie do środka, w ciśnicę. Czekaj. O kurde, czekaj, bo mam laga. Ja też. I to laga. Wielkiego. O, mam laga, o człowieku. O, czekaj, ruszyła siekiera. Dobra, puściło. Nie no, ty. Powiem tak, wszyscy właściciele Audi A4 B5, teraz niech się w komentarzach wypowiedzą, czy to wnętrze serio tak wygląda. Ja no, oczywiście żartuję. RSK, pozdrawiamy. Ciekawe, czy pod górę podjedzie. Właśnie, chodź, zrobimy test, to jest najważniejsze. Tam jest pytanie. Taka góra. To jest najważniejsze pytanie. Tylko taką górę, a nie pagórek, nie? Ale nie no, tutaj jest dosyć stromo, to jest krótka górka, ale... O, dzięki. Nie, taką, dawaj tam. Czekaj, ja chcę tylko sprawdzić, czy w ogóle tak zwierzę. Przez kukurynę przejechałem. Jak stanę na dole i czy dam tutaj pod górę, to czy podjedzie? Nie no, wygląda na to, powiem ci, jakby bez problemu. Dobra, przyjedź tu. Jadę, moment. Gdzieś ty pojechał. No, pod górę. Pod górę, ale gdzie, tam o? No. Nie widzę cię. Koło kukurydzy. Znaczy, no ja widzę, że to jest kukurydza, ale... No i prosto, ładuj. No i jadę tą polną. A tutaj jesteś. No dobra. Wielki test, o 4B5. To się wzięło stąd, że... No... Słyszeliśmy, że jeden egzemplarz tego auta nie ma jadu. Nie ma jadu pod górę i czekaj, tu jest bardziej stromo. Ten też nie ma. Ty no, mój podjeżdża, powiem ci jakoś. Mój nie. To ty masz silnik zajechany na to wychodzi. 1.9 czy 1.6. Ty no patrz, no czekaj, spróbuję tak od zera. Ty no idzie, moje idzie, powiem ci szczerze. Także, nie no, ogólnie, mod z zewnątrz, nie powiem, że nie. Wygląda bardzo ładnie. I to chyba musisz przyznać, że o tako jak sobie stało na gospie, tam na przykład jako takie auto, żeby po coś pojechać,
No to w porządku, ale lepiej chyba do środka tego auta nie zaglądać. Najlepiej wywalić kamerę wewnętrzną. Albo przynajmniej zrobić takiego zooma, żeby samą szybę było tylko widać. Na przykład ja miałem Mercedesa do trzynastki zrobionego. O, jakoś tak, żeby tylko było. Mercedesa? Co też nie miał środka i po prostu kawałek kierownicy wystawało, a na równo z szybami był plain czarny taki dany. Nie wiem z jakiej gry to był wyciągany Mercedes, ale tak było. I ja to mi się teraz przypomniał ten Golf, co ja go w 17 tam miałem, no to wiedziałem. Sorry, nie skręcam. W 17 miałem dosłownie też właśnie, kierownica była z plaina chyba zrobiona, ale wiesz, no wydawała się jakby rzeczywiście była z Golfa. Zegary też tam na plainie, ale to było przynajmniej. I tutaj też można było się pokusić o zrobienie wnętrza po prostu z plaina, żeby nie było takie puste, no bo to wygląda tragicznie. No wygląda. Zero zegarów, zero w ogóle skrzyni biegów, nie wiem. Wszystko model, w jednym materiale. Tak, z zewnątrz jest wszystko ładnie zrobione. Zobaczcie na F4, czyli na ten podgląd poligonów, no że jak oddalimy sobie, no to praktycznie się nie różni. Czyli no model jest no dowalony i to jest widać. Że jest dokładnie zrobiony, ale no właśnie tylko z zewnątrz, więc czy błędy jakieś ma? Nie. Tak. Mi nie tak. Wyskoczyły. Sama marka jest błędem. Znaczy wiecie, no tutaj suchy będzie stronniczy, suchy to jest BMW, ale błędów w logu nie ma, także cóż, jak ktoś do środka nie będzie zaglądał, to se pograć można. Fajny taki kombiak na polskie granie, wiadomo, że to jest często spotykany w Polsce samochód. Zrobić tak. Tutaj ten, klapę otwieraną i cielaki można wozić. Jakieś big bagi, mówię, worki, jakieś wiesz o takie o rzeczy, nie? No, dobra, znowu ja kupuję. Dobra, to kup. Pokaż co tam masz. Czekaj, daj mi chwilę. Więc Audica... Polecam, ale jeśli ktoś będzie grał na kamerze zewnętrznej i jeśli kogoś nie boli to, że to jest model, dla ciebie. Model jest dokładniejszy niż połowa w grze oryginalnie. W sensie, jeśli się nie boicie lagu. Dziękuję ci za wigry. Wigry. Czekaj. O Jezu, czyli prawa autorskie. Zawalą za to. Za co? Za to, że sobie pogwizdałem, bo tam w tej piosence tak było. To może, wiesz, uznać jako sample. Ty, no ale co? No, czekaj, czy błędy w logu? Oczywiście, że tak. Jest, mój wigier. Oczywiście, że tak. O, i co chwilę mi postać miga, jak sobie dam za dużego zooma. Ale no co? A to norma. Ale dziwnie pedałuje, noga mu się przycina. Ręce na kierownicy ładnie trzyma. Ale buty tak średnio. Buty tak mu się właśnie... No wiesz co, bo... Nie powiem tego słowa, bo mnie zbanują, ale te takie... Wiesz, na podtrzymywaczach na nóg. Na podtrzymywacze nóg, umożliwiające jazdę rowerem do przodu, nie kręcą się jakby, wiesz, powinien zrobić coś takiego, że odwrotna animacja, nie? Wiesz co chodzi, ja to zawsze zobaczyłem na przykładzie motowidła, czy tam nagarniacza w kombajnie. Jak ci się kręci cały nagarniacz, na przykład rotacja 300, no to palce, żeby zostały w miejscu, to logiczne minus 300, żeby cały czas jakby stały w miejscu. I tak samo tutaj by to pasowało zrobić. No. Ty, ale dzwonek ma. Ej, rzeczywiście. Czekaj, zrobimy świateł nie test, ma. Chodź test V-Maxa zrobimy. Dajma, dynamo ma, ale lampki świateł, nie ma. Właśnie nie ma, no. Łańcucha nie ma, zębatek nie ma. Pasy jakieś transportowe, myślałem, że z tyłu są może. Ja to zawsze pamiętam, jak u dziadków byłem, to takim rowerem sobie jeździłem do sklepu, sobie jakąś wodę kupowałem czy coś. To właśnie z tyłu na ten taki, wiecie, na to sprężynkę otwierałem, tam mocowałem wodę i tak sobie właśnie jeździłem. Chyba każdy tak robi. Przewoziłem. Ja to zawsze nie lubiłem rowerem, jak gdzieś jeździłem. Czekaj, bo to jakiś samochód. Nie, jak? Nie mogę. Tak leży, kręcić teraz prawie. Stój. Pomóż mi. No już. Mówić, jest tak. Nie lubiłem rowerem, jak gdzieś zawsze jeździłem, sobie robiłem jakieś zakupy i trzymałem reklamówkę. Nie mogłem jej z tyłu przypiąć, nie miałem żadnego plecaka. Trzymałem reklamówkę na kierownicy i tylko jak skręcałeś, to się odbijała od tej, wiesz, ramy, co kierownica jest zamontowana. I zawsze tak było. Później jakiś, nie wiem, kupiłeś sobie wodę gazowaną czy cokolwiek, to wybuchało ci, to wzburzało się, nie? Ty, no dobra, dla mnie nie ma ratu... O! Kurwa! Po szyi mi przejechałeś. Dobra, to ja może zejdę z tego, pokaż jak to wyglądasz na tym. Więc tak, no, rowerek fajny, no tak, żeby sobie gdzieś też na mapie połypać troszeczkę od punktu do punktu, albo jak ktoś po prostu nie chce auta. Ale powiedziałbym raczej, że no, czekaj, czy są jakieś inne błędy? No bo tutaj mamy, widzę, od dźwięków,
Czy coś więcej niż dźwięki jest? No nie, no pasowałoby po prostu, skoro i tak dźwięków nie ma, zupełnie wywalić od nich linijkę i już nie byłoby dźwięków, nie? Ale o tak, no kurde, na Udimach to chyba jest, jest? Czekaj. No. Jest, no. Tutaj koło widzę, że jest chyba na gumie, tak? Tak, koło jest na gumie, tylko że skalę ma chyba nie zamrożoną, jest takie jakby rozciągnięte. No ale kurde, no. Co to się czepiać, no. O tak, o, jak ktoś se chce pograć, model też nie jest jakiś tragicznie niezoptymalizowany, mogło być gorzej, poza tym to jest mały model, więc też nie ma co tutaj narzekać. Zobacz sobie na F4, no mogło być lepiej. Niepotrzebne. Czy ja już w sklepie czekam z nową maszyną. A, niepotrzebne są w niektórych miejscach te jakby dodatkowe poligony, na przykład tutaj na szprychach i tak dalej, to może było śmiało zrobić na jakimś pięciokącie, nawet czterokącie, ale kurde, to jest już naprawdę czepianie się szczegółów, a tak nie chcę tutaj, bo rowerek w porządku. Podejrzewam, że to jest jakiś konwert konwertu, ale, ale jest w porządku. Myślę, że tutaj w skali hit czy shit, no to powiedziałbym, że jest, jest ok, jest do grania. Dobra, dawaj, następny. Pokaż, co tam masz dla jego, ja tylko sprzedam te rowery. O, poczekaj rower. Jeszcze. A ja już widzę, co to będzie. Ja już widzę tutaj. To jakaś trajka jest. Ty, ale jakaś, jaką śmieszną ma tą. Jaką ma śmieszną tutaj tą wykładzinę. A to dobra, to ogólnie to jest z modhuba. To to złe nie powinno być. Co to jest za kratka? Nie wiem. To z tyłu jakoś montujesz? Ty, to się podnosi. Chyba. To weź to zamontuj jakoś. Dawaj. Weź to. Czekaj, DP im się przedstawiło. A wcześniej chciałem... A, to powiedziałem już. Co? Zapomniałem, nie o tym. Czekaj, teraz ty wsiadaj, ja ci podepnę. O, ale masz ten. Dawaj, kładź to. Czekaj, powiedziałem, że ty wsiadłeś. Ty wsiadłeś. Na twój. No. Dobra, a, bo ty musisz ten. A silnik jak drga fajnie. No bo to jest z modhuba, no to to będzie dobre. O, zaczepiło się, dobra. Ej, no rzeczywiście. Czekaj, jak on jest zrobiony, bo przecież te drgania tłumika no teraz tak nie działają jak no kiedyś. I to po zgaszeniu. Trzeba zajrzeć. Po zgaszeniu nie ten. Przestaje. Czekaj. Ej, no zobacz, jest nawet ten wyświetlacz. Kabelki wszystkie idą tutaj. Jak hamuje... Ty, nawet manetka się rusza gdzieś. Jak dajesz gazu, zatrzymaj się i rusza. A no, faktycznie. Manetka się widzę. Rusza. To fajne. Hamulec też? Czekaj. Rozpięcie. Chyba nie. Szkoda, o to też można by się było pokusić. Chyba, że w update'cie ktoś to doda. Podświetlane tutaj. A, ale to nie jest... A, sterowność to zimna jest. Nie wiem, czy to jest zegar. Sorry, ogólnie paluszki żre. Spoko. Nie krępuj się, to jest od tego seria. Nie krępuję się, ani trochę. Wiem, inaczej byś nie jadł. Wolne to to troszeczkę jest. Mogłoby być szybsze, ale to w sumie... Ile my teraz jedziemy, bo ja nie mam włączonych... 36. No to myślę, że szybciej by dało radę. Tyle to byś rowerem z górki. A no tak, przecież tu już kościołem. Się podciąłem teraz. Ale kurde, no... Jako taki mobilny... mobilna stacja benzynowa. Podjeżdżacie sobie na przykład pod Ursusy. Z takim nie no, pod Ursusy bez przesady, ale gdzieś na jakiejś niemieckiej gospie, czy tam jakiejś innej. Znaczy, wątpię, tak, że w Polsce coś takiego. No to mi to wygląda trochę na takiego ESA typowego, nie? Że ktoś sobie to zdziałał. Chyba, że nie no, za mało rcy na ESA. Trochę też małe kółka, może dlatego taki wolny jest. Jakby miał większe koła może. Czekaj, pokaż jak ty wyglądasz tym dziadem swoim tutaj. Ale ej, możesz ja nawet belkę z Sipmy zabrać, nawet dwie jakbyś dobry uko. A po trzy. Zależy ile te pasy tutaj by wystarczyły. Ty czekaj, to chodź na sklep, spróbuję zespełnić jakąś belkę i zobaczyć czy to się da przypiąć, na jaką wysokość. Powinno tym EasyDevControl powinien to umożliwić, czekaj. Gdzie to będzie? No, nigdy chyba nie dropiłem tym jeszcze belki. Zres belek, kwadratowe. 120 cm da się mniejszą? Nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, to są te takie sipmowe, chyba. I czekaj, dawaj. Jedna. Ile ci się zmieści? Muszę sobie troszeczkę prędkość biegania zmniejszyć. Jedna. Pyk, to na pewno. Drugą bym myślę, że też upchał jakoś.
Trzeba podejść tutaj. Czekaj. O kurde. O! O kurde. Nie spadłeś? O, teraz będzie dobrze. Znowu. Patrz jak ten pas się wyczynił. O kurde. O! Weź ją popraw. Zaraz. To i tak mi chodzi o wysokość bardziej, bo tam... Jakby to lepiej ułożyć, to by się dwie zmieściły na pewno. Dobra. Odpinaj, zapinaj. Zapinaj! Jeszcze raz. Daj. Obrócić ją muszę. Dobra. Puść. 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 Czekaj, a teraz bokiem. To będzie wyżej jeszcze. Woli się już wysoko robisz. Wyżej. Nie, te pasy wysoko łapią. No to zobaczcie. Teraz spróbuj skręcić. Rozpędź się i spróbuj skręcić. Cztery pasy przypiął, kurde belki. Ciekawe, czy pójdzie na... No. Właśnie o to mi chodziło, nie? Że środek ciężkości wysoko. Nie no, ale co mogę powiedzieć? Modzik z modhuba, więc no musiał być dobrze zrobiony, jeśli się dostał. Przyjemna sprawa, takie coś. I kurczę, no zauważyłem, że teraz, zobacz, trzeci mod, a my testujemy same takie pomoce na gospodarstwie, nie? Samochód, rowerek, żeby gdzieś przejechać i teraz jeszcze takie główienko, żeby sobie coś powozić. Na razie wszystkie mody są jak najbardziej grywalne i do polecenia, no. Nie, no Audi, bez przesady. Audi, ja to mówiłem, nie? To jest takie, żeby sobie postawić tak, gdzieś w krzakach i żeby wyglądało. Zdjęcie zrobić, no bo tak. Jednak to wnętrze... Nie dyskwalifikuje tego modu, ale ogranicza strasznie jego takie, wiesz, taki fan zgrania. Następne. To ja to posprzedaję wszystko. Poczekaj. Aby nie wysiadłeś, teraz nie mogę sprzedać. A, już. Dobra. Już. Następne, dawaj, co tam jest? Dodawaj. Dodaj. Tepelkę rzucę gdzieś tutaj, żeby nie przeszkadzała. Daję go. O kurde. Lag był? Był, ale już minął, przynajmniej. Legendarny Class Consul, słuchajcie. On jest chyba jeszcze z 13? O, nie wiem, czy nie z 11. Albo nie z 11 nawet. Mi się wydaje, że... Albo jeszcze starszy po tym wyglądzie, mi się wydaje. To jest chyba model Siudixa, tak mi się wydaje. Siudix 29, jakoś tak? No. To on się trzęsie? Czekaj. Nie, to w głowie ci się coś trzęsie, bo ja tutaj nie widzę, że ma się telefon. Nie, no mi się delikatnie porusza. Header jest do jego? A może się buguje, tak. A tutaj, kupiamy sobie nie zauważyłem. Czekaj, bo on coś mi nie chce ruszyć. Coś jedzie. Ja nie mogę ruszyć tym, nie? Biegi masz. Ale ja mam automat dany. O kurde, czekaj, to wychodzi na to. Że ja tutaj muszę zobaczyć. O! Nie, to nie chodzi o biegi, chłopie. Musiał tyle stać, wydaje mi się. On ma ten motor start duration taki ustawiony. No. Ja pierdzielę, nie? Log? Pokażcie. Missing note, tutaj jakiś collision mask, tutaj jakiś lua sypie. Więc no. Zresztą sami widzicie, że tutaj zarówno na ikonce jest Ford, jak i tutaj w logu jest też od Forda, więc to jest zwykła podstawka jakaś. No, nawet jak poczepiamy, to jest Ford 622 Grainhead. Kiedyś było wiano, teraz Ford. Wiano! I co no? Odpalmy tego bydlaka. Ktoś by mógł powiedzieć, ej no, ale najgorzej to nie wygląda. Wygląda. Nie będę się czepiał samego modelu, bo to po pierwsze, ten model nie powinien w ogóle zobaczyć wyski dwójki. I myślę, że no, kurczę, każdy, kto troszeczkę coś ma w głowie, to popatrzy tylko na to i powie, no, macie rację. Ej, co jak wejdziesz w silnik, to jest albo to z Forda silnik. To jest silnik albo z Forda, albo on po prostu był... Tak, z Forda, bo nawet naklejka jest. A, no to... Ładna chłodnica. Szybciej... O, dobra, przeciłem następny bieg, udało się. Ostatnio mam problem z biegami w tym filmie. Czekaj, spróbuję tym... Easy Dev Controlcem tutaj zrobić, to jest pole... To jest pole... Nie widzę, gdzie jestem. Tu jestem. To jest pole 34. Spróbujemy sobie to pole zrobić... Czekaj. Ustaw prosiny na polu. Pole... O Jezu, czy to nie można wpisać, no? To trzeba przeklikiwać się tyle razy. 34. Dajmy sobie roślina pszenica. Stan. A kamienie to bez. Wzrost zasiane? Nie. Gotowe do zbioru. Potwierdź. I teraz tak. Tereny.
Dobra, powinni się móc kościć. Pokażcie, jak to wygląda. Kosi? Chłopaki, czekajta. Kosi. Chłopie, kosi. Działa. I co? Brak animacji. Brak czegokolwiek. Indeksy sypią. Brak animacji, brak, kurcze, no słoma nie wylata. Nie leci słoma? Słoma nie leci, w pohederze też nie widać żadnych animacji. No kurde, no... a mi leci. A nie, to sieczka. Sieczkę to miał autor tego moda w głowie. Bo, no... Sorry. Ja rozumiem, że niektórzy mogą... Ale nie ma małych kombajnów, że... Czemu wy jedziecie, jak ktoś cokolwiek chce robić, byście sami coś zrobili? Mi się nie chce. Suchy powiedział, jemu się nie chce. Nie wszyscy mają czas, nie wszyscy lubią. Ja powiem tak, może ja bym zrobił taki kombajn, ale to trzeba mieć wymiary, trzeba mieć zdjęcia, trzeba mieć czas, no i trzeba mieć troszeczkę zapału, nie? Ja teraz robię mapę. Zresztą, co ja się będę tłumaczył? No kurczę, nie jesteśmy, wiecie, maszynami, żeby robić, co ludzie chcą. Ale jeśli ktoś ma wydawać coś takiego, żeby tylko to wydać, no to lepiej tego nie robić. No zobaczcie, to jest parodia modu. To nie jest mod. To jest gówno. Skali od hit z rury shit, animacji nie ma. Skali od hit czy shit, no to to jest shit. Myślę, że tutaj każdy, kto troszeczkę... Śmieciu. O Boże. Każdy, kto troszeczkę ma w... Ja tego nie powiedziałem. Każdy, kto ma troszeczkę w głowie, no to od razu zobaczy, że no to jest mod nie do grania. Chyba, że ktoś chce, nie wiem, no jest jakimś masochistą i tutaj lubi grać na czymś takim, żeby tylko grać, że wow, mam klasę, no to proszę bardzo, ale no dla mnie to jest niegrywalne. W ogóle nie powinno się to znaleźć w 22, no zobaczcie, jak ten model praktycznie wygląda. Kiedyś to może i wyglądało, teraz ani trochę. Dla mnie koniec tematu. Model jeszcze tam, wiesz, przymkniesz oko, ale żeby to chociaż jakoś zaprogramowane było, animacje czy właśnie, cokolwiek, no, ale są to... Są mody ze starych farmingów, na przykład tam z 13, z 11 robione, ale czasami ludzie, wiesz, potrafią to jakoś właśnie zaprogramować, nie? Przecież nawet sami Giants, jak przerabiali te swoje classic packi jeszcze do chyba 15 czy 17 z 11, no to kurde... Nawet tam potrafili te nowe animacje wrzucić, normalki, spekular, brudzenie. Shlutera nawet przecież z 13 do 19 sami przerobili. Ale co tu się, Arek, spodziewać po jakimś tutaj... rolnik z Podlasia, lat 12, wydałem klasa konsula. Czy to dominator, co to jest konsul? To jeszcze pewnie na suby, nie? Jak wbijecie ileś tam subów, to dopiero wydam. 15 subów na moim kanale. Wsiadłem. Dobra, teraz bym kupił dwa sprzęty. Jednym słowem, gówno nie polecam. Następne. Dwa sprzęty. Dawaj. O! A może... Poczekaj. Oho, ale lag. Pierwszy. A, to jest ta. Drugi. Rakowica. Ej, model już jest ładny, od razu widać. No, rakowice są spoko, ja tu dużo pobrałem. Ja no, naprawdę był modelowo spoko. Model jest trochę ładny, taki tylko, plastik no... fantastic. Znaczy, ale model jest ładny, spoko. Ale jest troszeczkę taki też przesadzony, no te kable tutaj z przodu. No, mogłoby to być lepiej zoptymalizowane. Czy to jest na modelu? Ale... O jest. To nie powinno być na modelu, ten Industria Motora Rakowica, no. No ale zawsze... Znaczy no, jak dla kogo, ale... O kurde, to jest ten Biarski. No, kupię teraz już wszystkie ogólnie tam maszyny. Co miałem powiedzieć, że lepiej, jak jest model lepiej wykonany, ładniej, w sensie bardziej szczegółowo, niż jak wyglądać ma tak jak ten konsul, no ale też bez przesady. Czy tutaj jest przesada? Nie wiem, no myślę, że widziałem modele, które miały o wiele więcej poli. Czemu kupiłeś aż tyle? A, bo będziemy tutaj maszynki. No, tak. Mamy ciągniki, nie? O, to jak już tutaj widzę ten siewnik, suchy, nie poznajesz? Jakoś znakomo wygląda. No poznaję. No. Dobra, dawaj od tej rakowicy. To czekaj, to ja wsiądę tu bez kabiny. Co jak co, podoba mi się. No jest... Ten ciągnik... Czemu ty tą rejestrację ustawiłeś w szejdzie? Wiesz, nie zmienia. Trochę ścina. Trochę ścina. No to... Wciśnij sobie F4. Wiem, już patrzyłem właśnie, do tego mówię, że no widziałem modele gorzej zoptymalizowane, ale no mogło też być lepiej tutaj. No to powiem ci, że... Co jak co, ale Ruscy i Węgrzy, w ogóle wszyscy ci od tych IMT i tak dalej, oni zawsze te modele robili tak szczegółowe, nawet już w klasie 13, nie?
Oni, mieli, zobacz, oni jaką... mieli na przykład gówniane programowanie, ale modele mieli praktycznie zawsze dobrze zrobione. No, ten, weź sobie z zewnątrz kamerę i zobacz, jaką fajnie kierownicę rusza. Czekaj, bo spójrz na węże, co się dzieje z wężami. Przecina. No, bo to co, za każdym razem masz tutaj tak. Ej, czekaj. Nie głupie to jest, ty. No chłop nie umiał kości zrobić, nie? I taki łącznik zrobił. Tak, no pomysłowość tutaj jak najbardziej na plus. To akurat nie głupie, ale... Ej, regulowana ta, zobacz. Kolorów jest strasznie nasrany, niepotrzebnie. U góry ten dekiel jest też... Ten... Idę zobaczyć animation, czekaj, to muszę napełnić to. Miłością. Poczekaj chwilę, gdzie to jest? Nie no, podoba mi się ta rakiewica. Nie no, ciągnik jest fajny, rakiewica. Tylko kwestia tego, że mógłby być lepiej zoptymalizowany, ale no... Nie wszystko można mieć, tak? Gdzie ja mogę napełnić ten? Do, obstałem, że jak zobaczą niektórzy tą kabinę, nie, co teraz ja na niej siedzę. Jakiś ten zbiornik z nawozem. Ej, dźwięki też ma spoko w sumie. Czekaj. Tak nie miałem okazji się rozpędzić, a... Czekaj. Ale ty... O wiele za cicha jest w środku. Masz. Ośka jest tutaj ruchoma. To nie powinno nikogo dziwić, myślę, do 22, ale jakoś tak wychyla się fajnie, śmiesznie na zakrętach. Czy ma jakieś błędy w logu ta nie no, kierownicą fajnie rusza, podoba mi się. Rakowica nie ma żadnych błędów w logu, więc plus tutaj. Myślę, że mod już teraz można śmiało ocenić jako jak najbardziej do pogrania, bo modelowo jest ładny, aż za ładny. Błędów nie ma w logu, konfigów też widzę sporo, bo i suche jakieś tam kabinowe wersje ma. No tutaj tylko ten Biarcki coś sypie, połypie. Ale... Jedyny minus tej rakowicy to to, że jest słabo zaprogramowana i praktycznie nawet standardu 22 w programowaniu nie ma. No ja na pewno co tutaj się mogę przyczepić, no to to, że są... Zresztą myślę, że koleś po prostu tego nie regulował w żaden sposób, ale jak masz bez kabiny, to masz strasznie cicho w środku, jakbyś miał właśnie wyciszoną mega nie wiadomo jak kabinę. Dobra, jadę teraz rura na pole w takim razie. Idę zobaczyć, czy są animation. Więc sobie teraz przejedziemy się. Ojo, ta historia fajnie się bujała, zapomniałem, dawno nie gra. No widzisz, zapomniał co sam robi. Ale jaka historia, to jest Famarol, co ty gadasz? Ta, naklejek nie ma, na portalu były, a tu nie ma. To oceń może od razu, ja tutaj sprawdzę, czy są animacje, a ty się wypowiedz o tym Famarolu. Animacje są. Nie mam, brak komentarza, no debil, tyle, o. No, ktoś sobie chciał po prostu, no, łatwym sposobem zwrócić uwagę, no bo Famarol, no to Unia, no to wow. Szkoda tylko, że to jest Isaria Husaria suchego, przemalowana i też jakoś, kurczę, bez naklejek. Chyba, że konflikt jakiś. Jeszcze dekiel ma, nie, czy ten niebieski. Znaczy dekiel, pokrywę. Zbiornika. Opryskiwacz. Model to jest chyba ten... Z trzynastki. Tak mi się wydaje, ale kurczę, jakieś tutaj normalki, widzę, więc coś było tutaj działane ewidentnie. Powiem tak, no, jakoś skala mi dziwnie, zawsze mi te biarskie jakoś skalo tak nie pasowały, albo były za duże, albo za małe. Tutaj nie wiem, czy to jest dobrze, czy nie, naprawdę. Ja nie wiem, to jest za duże mi się wydaje. Jakiej wielkości jest ta rakowica w realu, więc tym bardziej się nie wypowiem się, ugłem. Ale sam biarski, jak na, już pomijając tam model, bo nie wiem, czy to jest właśnie jakiś nowy, czy to jest ten stary. Jest okej, okay. W sensie ma animacje, ma normalki, ma konfigi. Kurde, jak ktoś poszukuje sobie takiego, no... Ja osobiście myślę, żebym nie grał. Jakoś po prostu nie wiem, no... Troszeczkę mi takim... Taką starością kipi ten opryskiwacz. W sensie, no wydaje mi się, że właśnie to jest stary model. Jakoś tak po prostu, więc... Halo? Ja osobiście bym nie grał, ale... O, halo? Co się stało? Nie wiem, jakiś system był... Tak. Tam stałeś w miejscu i jakieś takie... A, no ale już wszystko wróciło do normy. Nie no, akurat się wypowiadałem o tym biarskim tutaj, że... No ja chyba osobiście bym nie grał. Bo jakoś tak, no... Nie wiem, no... No są lepsze opryskiwacze. Wydaje mi się taki lekko zrutowany, ale zrutowany jest dobrze. I myślę, że jeśli coś nie szuka jakiegoś nie wiadomo jak cudownego opryskiwacza, no to myślę, że można polecić. No, te węże jeszcze zostały w standardowym kolorze, tym pierwszym. No i raczej tutaj bym zalecał też...
no te błędy poprawić, bo nie ma ich dużo, więc to nie byłoby dużo roboty, a tak by był naprawdę spoko opryskiwacz. Czy dla każdego? Nie wiem, ale na pewno do pogrania jak najbardziej. No. I taka, tutaj nie wiem, czy to jest już zrobione na tym, czy nie. Jest to przemyślane, miałem to samo proponować właśnie, żeby te węże zrobić na zielono na tym materiale od odblasków. Więc to jest pomyślane, za to też ode mnie plus, za pomysłowość. Co jest? No, zobacz sobie. Fajnie to zrobione. Nie, mówię, rzuca mnie strasznie. A, no to nie wiem. No węże są spoko, ale... To jest fajny pomysł, no bo nie trzeba tekstury, tylko właśnie można sobie na tym. Siewnik, no to co ja tutaj się wypowiem? No siewnik jest fajny, tak? Bo siewnik jest zrobiony przez suchego. Jest modelowo ładny, programowaniem też, ale no kurczę, jako Isaria, a nie jako Famarol, no bo zmienić naklejkę i sobie wydać drugi raz. Nie ma naklejki. Już nawet nie ma naklejki właśnie, no to tak to nigdzie nie ma, bo tu też były. I ktoś się wypowie, że no dlaczego jadę po tym? No bo to jest zwykły skok na kasę i tyle. Ktoś coś zrobił, zobaczcie, suchy modelował, suchy programował, teksturował. Testował, jeszcze się kurczę męczy z giantsami, żeby to wydać, a tutaj ktoś sobie wydam to jako Famarol i sobie zarobię, nie? Po prostu. O, jeszcze nawet opony kopiego ukradł. Nie musiał nawet nic robić, nie? Tylko wystarczy, że sobie wyda po prostu drugi raz. Takich ludzi nie szanuję, więc jako Isaria od suchego? Godne polecenia, jest na Modhubie. Pobierzcie sobie. Jako Famarol? To żeby to jeszcze było Famarolem. Myślę, że tutaj więcej to nie wymaga. Łech. Dobrze, to teraz tak, pozwól... A jeszcze ten, chodź podjeść tutaj satarką. Rakowica też jest godna polecenia, no tylko po prostu może na niektórych komputerach lagować. Przez to, że ma dużo holy. Więc jeszcze teraz zobaczymy, co tutaj suchy. Myślę, że jak dasz pracownikowi, to on to napełni, wiesz? I będzie wtedy widać, jak to działa. Pracownicy zawsze tak, bo... A na którym polu mam to zrobić? Tutaj? Tutaj, ono jest chyba... To jest co to jest? Wymaga zaorania. No to... Ale głupie pole. Zaorałem to pole. Nie no, pójdź to pod jakimś normalnym kątem. Tak w prawo, no, pod 90, jak widać teksturę, no i pokaż. Zresztą to jest chyba z Modhuba, więc... Nie. Myślę, że tak. Nie. Myślę, że tak, myślę, bo że nie. Jestem niemalże pewien, że widziałem to na Modhubie. No bo słuchaj. No w ogóle jakaś przydurza jest. Błędów nie widzę tutaj od tego, ani jednego. A. Tutaj widzę, że teksturę zostawia tylko jako powinno. Tylko, że no kurczę. Czekaj. Spróbuję. Nie wiem, czy ja mogę to zrobić, to tutaj komendą. Chyba to będzie potato. O, działa. Dobra. Teraz dawaj. No, fill volume jest ładnie zrobiony. Albo fill plane, nie wiem. Chyba fill volume. Czyli ziemniaki też się pojawiają. Po tym. To jest, myślę, że już modhubowa jakość. Dlatego sadzareczka jak najbardziej godna polecenia, myślę. Ja kiedyś modelowałem takiego tego. Akpila. To nie była Akpila, akurat też chyba tam. No jakieś polskie gówno. Co Jopek wydał? A to nie wiem, nie pamiętam, ale no... Ale wiem, że i tak właśnie dziwnie ten spód u siebie robiłem, nie wiem, czy to... A zresztą mniejsza. Nie wiem. Działa, działa, grać w porzecie. Trochę dużo mi się wydaje. Nie, mi się wydaje, że jest okej. Skalowo. To się nie wiem, bo pamiętam, że dziadek kiedyś miał jakąś sadzarkę, która przypominała troszeczkę taką. I wydaje mi się, że skalowo jest okej, no tylko cały czas nie wiem właśnie jaka ta rakowica, jaka ona jest w realu, nie? Więc też tak ciężko mi jest to porównać. Tak czy siak, mod jak najbardziej w porządku. Myślę, że z tej tutaj trójcy tego siewnik, siewnik, opryskiwacz, sadzarka, no to ta sadzarka będzie najlepsza pod tym względem, że po prostu jest modem. No wygląda na to, że autorskim w 100%, no. Dobra. Dobra. Żeby nie było, opryskiwacz też jest godny polecenia. Rakowica też jest. Tak, a siewnik też, tylko że jako husaria. To czekaj, bo teraz nie mogę nic sprzedać. Ja już sprzedałem. A, no to wyskakuje mi dalej jakby były kupione, a później, że nie mogę. Teraz kupuję moda na rozluźnienie się. Dawaj. Co tam masz teraz?
Ogólnie jest... paleta kolorów jest chyba od kasztana z autosanki, tak no mi się ona, wydaje. Ta paleta to już robi piąte kółko po farmingu w różnych modach, ale jest dobrze zrobiona, więc kasztan chyba sam nawet mówił, że... Albo nie mówił? Nie pamiętam. Nie chcę opony bieżnika nie mają, uważać. Nie chcę żadnych takich słów, ustaje się tego nie wypowiadał, ale gdzieś mi się obiło uszy, że chyba pozwolił na używanie. Chyba, że to ktoś po prostu o zgodę poprosił i dostał. Nie pamiętam. Tak czy siak, to jest Romet Ogar. Naprawdę. Ej, Ogar. Jak brzęczy, jak taka mucha. Romet serio Ogar, bo odpierdala. On jest dobry, już mi się podoba. Jakie takie gówno do zabawy, to jest spoko, pa. No myślę, że yeah. Lepsza sprawa niż... Weź teraz mocno. Czy są błędy? Na pewno. Są. O kurwa, ta kost... Sorry. Są, nie ma dużo, tu jest tylko od siema są. A nie, czekaj, jeszcze od exhaust. Od exhaust. Widziałeś tą kostkę jak wystrzeliła? Nie. To znaczy, patera. Nie zwracam uwagi. Patera. Pantera. Pa. Pa. Kurwa, nie trafię, sorry. O! Odbiłem. Nie, ona tam aż ze sklepu. Ona aż ze sklepu wystrzeliła. Czekaj. Dawaj. Na jakieś chopki, chodź te. Dawaj na jakieś chopki. Chodź na chopki. Bo to bokiem po ścianach może jechać, widzę. Prawie że. Bokiem. Nie, no, od góry podjedzie? Tylko to siema na niedopracowany, ale jest spoko jako zabawka. Kurde, miota nim jak szoton. Szczepiliśmy się, dawaj tam pod górę tamtą. Tak, rozpędzamy się stąd. Kiedyś była taka anegdotka. Nie, że... lewo. No wiem gdzie, tam gdzie wcześniej. Albicami. No tu, ale stąd się rozpędzaj, celuj no już, tak, pa. No ja się roz... No dłużej. Ja nie mogłem. Kiedyś było takie... No to sobie wystrzeliłem, czekaj jeszcze raz, muszę się napędzić. A były szczepione? Tak, dupami. I pa, doskoczę na... Jest, udało mi się na... Jak wjedziesz w ten, siane po ziemniakach, to nim tak miota. No tak, bo to ten Real Terrain, nie? Ten co jest w 22 oryginalnie. Hop! Z telemarkiem. Uważaj, odwróć się. Dawaj. 102. Ten dźwięk. I prawie w jednym miejscu wylądowaliśmy. Znowu się szczepiliśmy. Kurczę. Dawaj tam. I właśnie, jaki VMAX będzie? To niby 250 pokazuje, ty. 102. Ale to boosta dostaje po 90 na godzinę. 102. No. To jest zabawka idzie. Na 102. Nie no, fajne. Fajna sprawa, nie wiem czyli to model. Czekaj, ja już się celuję. Ja już się celuję. To się celuję, ja się nie widzę. A widzę cię. Celuję. Celuję. Uwaga. No to dodaj. Uwaga. Dawaj. Rura, pa. Poleciał, leć Adam, leć. To miesiąc, siadaliśmy jak do telenoweli. Idzie. Też się wykoleił, kurwa. Dobra jest. Czekaj, stój. Co się napędziłem? Tą górkę jeszcze chcę zaliczyć. Ja chcę pod koła. Nie róbcie tego w domu. Super Romet, super Rafał. Pozdrawiamy RSK po raz kolejny. Czekaj, no nie no, chciałem się napędzić, no. To ty się napędzaj, a ja wracam na sklep i jadę. No czekaj, pa. No już się napędzę, czekaj, 40? Nie, za wolno. A, popsułeś. Jeszcze cię nawróciłem. Nie nawrócisz mnie. Jak brzęczy on. Tak... To, jakiś klakson fajny? Piszczy tak śmiesznie. Przyciera się. Mhm. To teraz, kurde, ale nie próbujcie tym skręcać przy wysokiej prędkości, bo was zmiecie z planszy. Nie. Klimatyczna jest ta mapa, w sensie taka no USA ma klimat, nie? Ale ma. Bo Haut-Pelerin to jest według mnie mapa bez klimacie, naprawdę. Czekajcie, którędy ty się do sklepu jechał? Tędy chyba. Na rondzie w prawo. Kieruj się na północ. O, kurde. Tak jakby mnie nawróciło. Tutaj ci chyba był sklep. No czemu to tak bokiem lata? Weź sobie handling z tego na jakiegoś 46. Będzie ci bokiem latać. Nie. O, w ogóle mam zaczęty model 46. Ała. Ała, kurwa. Fajnie sobie takie. Nie.
Dobra, sprzedawaj to. Czekaj. W komendzie. Nie no, modzik fajny do zabawy, do... Jak się pokryły jeszcze. A ja kupię... Jak on brzęczy. Gdzie to będzie teraz? W małych ciągnikach? Nie. W średnich ciągnikach? A czemu ty nie wchodzisz w tą zakładkę z mody DLC? Na samym dole. Druga od domu. A nie wiem. Właśnie tam. I fajny ten moment. Lubię go. Znaczy... Może być. Teraz tak. Kupiłem Ursusy i błędów w logu nie mają, ale tak, no nie wiem, czy to są od oryginalnego autora. Wątpię. Wątpię. On chyba... Ale są, no wygląda na to, że są zrobione dobrze. Więc no, jakiś plus jest. Czekaj, bo nie pamiętam. Ten na akumatorze. Dawał chyba... Mateo. Chyba tak. Bo pamiętam, że jeszcze Bociek 17 robił takie, ale to chyba było 1934 albo 1954. To co chyba od Mateo. Mogę się mylić? Albo możliwe, że od Boćka, ty nie pamiętam teraz. Właśnie ja też nie. Ale nie, wydaje mi się raczej, że to są te... No nie wiem, nie pamiętam. No mniejsza. Tak jak, no oceniając już tutaj nie patrząc na to, czyje to jest, no to mod wygląda na to, że jest przekonwertowany dobrze. Bo... Biegi działają? O, działają biegi. Bo tak, błędów w logu nie ma. Biegi działają chyba. Tak, działają. Podświetlenie wszystko jest tutaj, wszystkiego. Słychać te dźwięki, jak w ogóle biegi są wrzucane. Kabina jest amortyzowana, więc no... Kurczę, no było to dobrze zrobione w 19, więc jest dobrze i zrobione teraz. Chcę sprawdzić jeszcze tylko po podpięciu, czy na pewno wszystkie węże są jeszcze... Zresztą to się raczej nic nie pozmieniało. Czekaj, no to, tak, mulczarz to akurat będą miały więcej węży. Tutaj może jakiś, oto. Centaję taką. Więc no mod wydaje się być okej. Okay. Ale no dlatego, że właśnie no, w 19 był zrobiony, okej. Okay. Ale, jak przeszłość pokazała, tak, węże się podpinają. Wiecie, jak na mapie się drzwi otwierają, to jest dobra mapa, a w ciągnikach jak się węże podpinają, to jest dobrze. A ci się spodobało, daj, rozjadę cię. Cześć, dawaj, wyjdź mi pod koło. O, będę miał od tego filma ile ting-tongów później. Czekaj. Jeśli ktoś to ogląda na YouTubie, to pamiętajcie, jesteście pierwsi. Jeśli ktoś wam to z TikToka wyśle, to powiedz, ja już widziałem na YouTubie. Pa, pa, pa. A wytrzymały jesteś, powiem ci. Twardy romet. Czekaj, czekaj. Ej, łypiesz mnie, chłopie. Nie no, co no, Ursus fajny. Romet jeszcze lepszy. Dużo no, frajdy daje. Pa, 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 co robi, pa, co robi. Pa, co robi. Idzie, pęk! Ja pierdzielę. Co jeszcze mieliśmy, suchy? Powiedz, wszystko tak. Już. Wszystko już? Jak wstecznie wrzucisz przy prędkości, to na koło daję, pa! Czekaj, gdzie masz ten młody? Gdzie ta kategoria? Na samym dole, druga od dołu. Pa! Za koło stawia! Arek! Druga od dołu, młody DLC, czekaj. Ej, rzeczywiście, już wszystko. Pokaż, no to dawaj jeszcze na koniec. Pa! Pa teraz! Wyczyny kaskaderskie, stój tu. Ja stoję. Tylko się rozpędzę. Dobra, to teraz suchy robi nam show na koniec jeszcze. Pa, 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 pa. Patrzę cały czas. Działaj! Jak to koło wyrwał, ty. Ale musiałeś się aż tak rozpędzać, żeby to koło wyrwać. Suchy teraz jest jak taki, wiecie, dzieciak, który jedzie przez wioskę na rowerze i na same tylne koło wyrwie na pół sekundy. Idzie. Dobra, więc tak no. Nasze opinie o modach poznaliście, jeszcze powiem tak. Podsumowując, Wigry do pogrania jak najbardziej, tylko tam chyba jakieś błędy były od dźwięków, ale jak najbardziej do pogrania. Odwróć się. A, nie. Do ściany podjedziesz, aha, nie ma. Ursusy, jak najbardziej, polecam. A co ja podjadę? Tylko tyle, że no nie wiem od kogo one są. W sensie, no myślę, że to nie jest od oryginalnego autora. Ale są zrobione dobrze, więc no, jeśli już znaleźliście, jeśli chcecie je sobie pograć na nich, to jak najbardziej się da. Co dalej? Ta trajka fajna. To z ModHuba chyba w ogóle jest. Rakowica w porządku, jeśli ktoś się nie boi lagów, bo model jest szczegółowy. Jeśli komuś nie przeszkadzają też takie błędy, jak na przykład właśnie to, że różnica dźwięków jest duża, nawet jeśli nie macie kabiny. Biarcki też jak najbardziej do pogrania, tylko tam jakieś parę błędów. Ogar, no to ogarnięty. Nie ogar.
Ogar jest do ogarnięcia, też tam parę błędów, jak najbardziej fajna zabawka. Cezarka, godna polecenia. Pa, drifty. I Saria, tutaj dobrze jest pokazane. I Saria jest godna polecenia, na ModHubie znajdziecie. Ford, nie wiem, na Fordzie nie grałem, ale grałem na konsoli. Widzę, co ty tam robisz. Konsol chyba myślę, że no, najgorszy mod dzisiaj, zdecydowanie. To tak, zgadzam się. Nie ma wątpliwości. No cóż, no. Tak jak to Suchy powiedział, że sieczkę widać, no ale sieczkę to też miał autor w głowie. Audi, okej, jeśli nie będziecie zaglądać do wnętrza. I nie będziecie podjeżdżać pod górę. I tu jakiś, co to podjechało? Jakiś samochód się zatrzymał. A, bo tutaj belka jest. You shall not pass. No i co, no, Suchy sobie niech tutaj upala. A my co, dziękujemy wam za obejrzenie tego odcinka. Tasiemiec wyszedł jak zwykle. Ale co, no. Wesołych świąt Bożego Narodzenia. Trochę za późno. Smacznego jajka. Tak, pewnie nowy odcinek będzie za rok, więc od razu teraz życzymy. Postaramy się częściej, bo w sumie zapomniałem, jak mi się to fajnie nagrywało. Także dziękuję ci, Suchy, za wystąpienie w odcinku. 5 zł. To się rozliczymy już po nagraniu. Widzę. Cedę ci oddaj i wtedy będziesz miał. Tak. Trzeci rok. Tak. Szczęśliwego nowego roku. Udanej sylwestrowej zabawy. Nieważne, czy z dwójką, czy dwójkę będziecie robić. Czy we dwójkę, nie wiem co tam, jak będziecie spędzać Sylwestra, tak czy siak, udanej zabawy, smacznego piccolo, szczęśliwego nowego roku i oby nam się. No, Maćku, co tak. Masz jeszcze do dodania? Dziękuję, dobranoc. Dokładam się do życzeń. Najlepiej. No to tak. Do następnego, nie wiemy kiedy, nie wiemy czy w ogóle. Na razie i cześć. Halo.